Oj, dzieci, dzieci, dzieci. Niestety, ale to ja miałem rację. 10 błyskotliwych reklam telewizyjnych. Już zdarzyło mi się dwukrotnie narzekać na reklamy. To może się teraz pozachwycajmy i weźmy 10 dobrych bądź po prostu zabawnych reklam. Zaznaczam, że większość z nich miała swoją premierę w przerwie finału Mistrzostw Świata bądź w przerwie finału Super Bowl. 10 Snickers, nie jesteś sobą, zjedz Snickersa. Wiem, że nie należy to do najsympatyczniejszych zwrotów i też już może irytować, ale w amerykańskiej wersji wystąpił Willem Dafoe, wcielając się w postać Marilyn Monroe. I to już wyszło zarówno sympatycznie, jak i zabawnie. Snickers. Why? You get a little cranky when you're hungry. Better? Much better. 9 Pepsi, stara reklama, która była chyba obecna nawet w polskiej telewizji. W produkcji zagrała gwiazda Realu Madryt, Roberto Carlos. Piłkarz idzie i widzi kolegów z drużyny pokładających się z bólu, po czym następuje to. Osiem Skittles, reklama, która pojawiła się w telewizji w przerwie finału Super Bowl. Chłopak zamiast kamieniami rzuca groszkami w okno swojej dziewczyny, aby ją obudzić. Ona zaś wykorzystuje to na swój sposób i nie tylko ona. Siedem, Wix.com, Jason Statham i Gal Gadot w wielkiej reklamowej produkcji akcji reklamują serwis internetowy, a w całe zamieszanie zostaje wkręcony właściciel małej restauracji. W sumie dobry temat na film, zalążek już jest. 6. Mercedes. Akcja rozgrywa się w barze dla motocyklistów. Groźni brodacze, duża impreza i ciekawa muzyka. A wszystko pod patronatem niemieckiej firmy. 5. Mundial 2010, czołówka Mistrzostw Świata w Republice Południowej Afryki, jest jednym z najlepszych spotów w historii. W Polsce posłużyła również jako reklama telewizyjna meczów i choć leciała milion razy dziennie, nie nudziła się i wprowadzała niecodzienny afrykański klimat. Przemiłe wspomnienia wiążą się zarówno z tą muzyką, jak i kolorową animacją. 4. Vailo, reklama mleka, w której zagrał niedużo przed swoją śmiercią wujek Lemmy. Gwiazda rock'n'rolla, znana z ekstremalnego i niezdrowego trybu życia, reklamuje zdrowy produkt, jakim jest mleko, wypowiadając przy tym słowa: nigdy nie piłem mleka. Dupku. I don't drink milk. And I never will. You asshole. 3. Pepsi, ponownie reklama znanego napoju, która była emitowana przy okazji wspomnianych wcześniej Mistrzostw Świata w Afryce w 2010 roku. W reklamie bierze udział wiele gwiazd piłkarskiego świata, wśród nich Messi, Kaka, Henry, Arshavin, Drogba czy Lampard, a wszystko na sawannie. 2. Volkswagen. Firma wykorzystała do zareklamowania swoich samochodów Vadera z Gwiezdnych Wojen, a raczej dziecko bawiące się w kultową postać. W rytm marszu imperialnego chłopiec przemierza dom, fantazjując na różne tematy, aż napotyka na swojej drodze owe auto. 1. Nike, reklama wyemitowana w przerwie finału Mundialu 2010. Największe gwiazdy piłkarskie przeżywają na ekranie swoje wzloty i upadki. Abstrakcyjna i dopracowana produkcja, wręcz niesamowita. Przedstawia to, co w piłce nożnej jest pięknego i absolutnie nie jest istotne to, że spot trwa ponad 3 minuty. Coś takiego chce się oglądać. 5. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!